Cześć, z tej strony Kamil Lesiński. Dzisiaj witam Was na treningu HIIT, czyli High Intensity Interval Training. Jest to trening interwałowy o wysokiej intensywności, ale dzisiaj forma basic, podstawowa, czyli dla każdego, kto jeszcze nie ma dużego stażu na siłowni czy treningu domowym. Więc będą podstawowe, łatwe ćwiczenia, ale postaramy się utrzymać tą intensywność dosyć wysoką. 4 ćwiczenia, 40 sekund będzie trwało ćwiczenie, 20 sekund przerwy i 4 serie, więc całość będzie trwała 20 minut. Myślę, że to nie jest dużo, myślę, że każdy jest w stanie wygospodarować tyle czasu, nawet codziennie, i dzięki temu osiągnąć fajne rezultaty dla swojego ciała i zdrowia. Będzie nam potrzebna dzisiaj mata, będzie nam potrzebne krzesło. Najlepiej mieć ze sobą też ręcznik i trochę wody, bo mam nadzieję, że się ze mną zmęczycie. No to co? Zaczynamy! Pamiętajcie, że trening musimy sobie zacząć rozgrzewką, więc najlepiej skorzystajcie z rozgrzewki, która jest dostępna u mnie na kanale, a po całym zakończeniu treningu zróbcie ćwiczenia rozciągające, ćwiczenia relaksacyjne i oczywiście również możecie skorzystać z mojej propozycji dostępnej na kanale. Pamiętajcie o tym, żeby dać mi znać po treningu, które z ćwiczeń dzisiaj zaproponowanych było dla Was najtrudniejsze i dajcie lajka, udostępnijcie, zasubujcie mój kanał, żeby zobaczyć więcej tego typu treningów. Lecimy. Na początek pokażę Wam te 4 ćwiczenia i poprawną technikę, a potem jedziemy już ciągiem cały trening. Zaczynamy sobie od przysiadu z asekuracją przed krzesłem. Staramy się mieć proste plecy. Wykonujemy sobie przysiad i z przysiadu wykop raz prawą, raz lewą nogą do tyłu, prostą w kolanie. Przysiad, prawa, lewa. Drugie ćwiczenie w siadzie na krześle. Wykonujemy sobie o prostych plecach z wydechem podniesienie na przemian prawej i lewej nogi do klatki piersiowej, angażując mięśnie brzucha i zginacze biodra. Ćwiczenie numer 3. Wracamy do postawy za krzesłem i wykonujemy sobie bez pochylania za krok. Staramy się tylną nogą iść w kierunku podłogi, ale jej nie dotykamy. Zatrzymujemy 5 cm nad ziemią. Jedna noga, druga noga na zmianę. I ćwiczenie czwarte, czyli ostatnie. Przechodzimy sobie do podporu przodem na krześle i w podporze dociągamy sobie kolana na przemian. Jeśli nie wiesz, jak poprawnie wykonać plank, to zachęcam do oglądnięcia jednego z moich filmów na kanale, gdzie tłumaczę całą technikę tego właśnie ćwiczenia. No to co? Ja mam stoper gotowy, 40 sekund ćwiczymy, 20 sekund przerwy, 4 serie. Zaczynamy. Przygotuj się. Pierwsze ćwiczenie przysiad z wykopem w tył. 3, 2, 1. I pracujemy 40 sekund. Przysiad, prawa, lewa. Pamiętaj, żeby mieć proste plecy. Nie pochylamy się do przodu. Lekko wspieramy się na krześle. Staraj się nie używać całkowicie siły rąk do przysiadu, jednak żeby cała ta siła szła z nóg. I jedziemy sobie 40 sekund. Prawa, lewa i przysiad. Oddychamy głęboko, angażujemy głównie nogi, pośladki, ale też trzymamy kor. 3, 2, 1, stop. 20 sekund przerwy. Przechodzimy sobie do siadu na krawędzi. Drugie ćwiczenie na mięśnie brzucha. Głęboki wdech nosem, wydech ustami i zaczynamy. Przygotuj się. 3, 2, 1 i pracujemy. Podciągasz kolano, wróć. Dobrze. Wydech, wdech. Proste plecy, łopatki ściągnięte. Oddychamy głęboko, z wydechem podnosimy nogi, napinamy mięśnie brzucha, stabilizujemy swoją sylwetkę, tak żeby się nie wyginać w żadnym kierunku. I 40 sekund bez przerwy staramy się te ćwiczenia wykonać. We własnym tempie, ale jedziemy do końca i stop. Świetnie.
Wracamy sobie do ćwiczenia numer 3. W postawie, czyli za krok, tylna noga idzie do ziemi, kolano i nie pochylamy się do przodu. To jest bardzo ważne, żeby nie pochylać się klatką piersiową w przód. 3, 2, 1 i jedziesz ze mną. Prawa w tył, kolano nad ziemią zatrzymaj, wróć blisko krzesełka, oprzyj się, lewa noga i wróć. I znowu pomyśl nad oddechem. Wdech, wydech, wdech, wydech. I 40 sekund staramy się bez zatrzymania wykonać to ćwiczenie. Nie poddawaj się. Ćwicz razem ze mną. Oddychaj głęboko i myśl o tej technice poprawnej, żeby nie popełniać błędów. Nie spieszymy się tutaj, ale robimy ciągiem. I stop. Świetnie. Obracasz teraz krzesełko. Opieramy się na krawędzi. Uważaj, żeby ci się nie odsunęło, więc jeśli czujesz, że może się poślizgnąć, oprzyj na przykład o ścianę, żeby była blokada. Ręce opieramy na siedzisku i przechodzimy do podporu przodem. Podciągamy kolana. Jedna, wróć. Nie spieszymy się. Nie garbimy się. Nie wysuwamy pupy do góry. Czyli nie rób tego ćwiczenia. Nisko biodro, podciągaj i wróć do pozycji. To jest tak zwany mountain climber, wspinaczka górska inaczej. I jedziemy. Z wydechem. Nie spiesz się, nie rób przerw. Wytrzymaj do końca. Jeszcze 3, 2, 1 i koniec. Świetnie. Mamy pierwszą serię za sobą. Teraz się napij łyczka wody. Otwórz okno w domu, jeśli czujesz, że się zrobiło trochę gorąco. I robimy sobie jeszcze 3 serie. Razem ciągiem to będzie trwało nam około 20 minut, tak jak wspominałem. Teraz jest chwila oddechu. Więc bierzemy sobie wodę, ręcznik, kropelki. Mam nadzieję, że się pojawiły. Przecieramy, napij się łyka wody. Pamiętaj o tym, żeby uzupełniać właśnie płyny. Nie tylko w trakcie treningu, ale w ciągu całego dnia, żeby jednak ta woda powodowała zdrowie w naszym organizmie. No i oczywiście lepsze odżywianie. 30 sekund nam zostało. Obracamy sobie krzesło. Przygotowujemy się do pierwszego ćwiczenia, czyli przysiad z wykopem do tyłu. Przygotuj się. Wdech nosem. Wydech ustami. Staramy się oddychać głęboko. 10 sekund i lecimy sobie drugą serię. 5, 4, 3, 2, 1 i pracujemy. Przysiad, wykop prawa, lewa. Wdech, wydech. Wykop, wykop. I jedziemy. Niski przysiad i za siebie. Dobrze. Jestem pewien, że dasz radę ten trening do końca ze mną wykonać. Ćwiczenia są wymagające, ale do zrobienia. 3, 2, 1 i luz. Super. Pierwsze ćwiczenie z drugiej serii za nami. Siadamy sobie na krawędzi i podciągamy kolana na przemian. Przygotuj się. 3, 2, 1 i jedziemy. Proste plecy, podciągasz kolano na przemian. Staraj się angażować mięśnie w proste brzucha. Ściągnąć łopatki do tyłu, łokcie ściągnąć do tyłu. Nie garbimy się, nie zaokrąglamy pleców, tylko otwieramy sylwetkę. I podnosimy kolano tyle, ile możesz do góry. Tyle, ile potrafisz, ile ci pozwala twoje ciało. Nie spiesz się. Zrób to w zgodzie ze swoim rytmem. I ostatni. Stop.
Świetnie. I jedziemy sobie za kroki. Bardzo dobrze Ci idzie. Jesteśmy już prawie na półmetku. Za kroki do tyłu. Noga idzie jak najdalej na palce w tył. Nie pochylamy się do przodu. Jedziemy. 3, 2, 1. I dawaj. Nisko. Wysoko z wydechem. Nisko. Wysoko. Nie pochylaj się. Proste ręce, proste plecy. Korzystaj z krzesła. Jak się da, to ta asekuracja jak najmniejsza. Można nawet spróbować bez trzymania z rękami nad krzesłem, żeby było tylko dla zabezpieczenia przed ewentualnym upadkiem. I jedziemy. Jeszcze raz. Super, mamy to. I jedziemy sobie. Czwarte ćwiczenie. Podpór przodem. Pamiętaj o tym, żeby podkręcić miednicę, napiąć pośladki. Taki Michael Jackson ja to nazywam. Przechodzimy sobie do podporu. Nogi do tyłu. 3, 2, 1. I podciągamy kolana. Wydech. Wdech. Wdech. Z każdym podciągnięciem kolana staraj się robić wydech. Nie spieszymy się. Staram się utrzymać tą pozycję jak najlepiej potrafimy. Ściągnięte łopatki. Proste ręce. Długa szyja. Napinamy brzuch. Napinamy pośladki. Nogi do pełnego wyprostu. I dopiero wtedy kolano do góry. Wytrzymaj do końca. 3, 2, 1. I stop. Świetnie. Druga seria za nami. Woda. Chwila przerwy. I lecimy sobie trzecią serię. Jesteśmy już na półmetku, więc połowa za tobą, drogi. Damy radę zrobić całość. Woda mineralna. Pamiętaj, nie źródlana, żeby miała więcej minerałów. To są ważne drobnostki, które mamy zmienić w swoim sposobie odżywiania, żeby żyć zdrowo, mieć sprawne ciało i piękną sylwetkę. Więc pamiętaj o tym, że nie tylko odżywianie, nie tylko trening, ale woda jest naprawdę niesamowicie ważna. 30 sekund jeszcze przerwy. Na spokojnie weź głęboki oddech. Niech mięśnie odpoczną i zaczniemy sobie trzecią serię od przysiadów z wykopem do tyłu. Angażujemy mięśnie czworogłowe uda, angażujemy mięśnie pośladkowe i staramy się cały czas mieć prostą sylwetkę, tak żeby kręgosłup nam się również wzmocnił w tych przysiadach. 6 sekund i zaczynamy. Podchodzimy do krzesła, nogi szeroko, kolana szeroko i pracujemy. Przysiad, wykop, raz, dwa, przysiad, nie pochylaj się. Jakbyś na głowie trzymała szklankę wody albo lampkę wina. Nisko i daleko do siebie, od siebie pośladek. Nisko i kopiemy. Pięknie. W swoim tempie. Nie zwalniamy, nie przyspieszamy. I ostatni raz stop. Pięknie. No i jedziemy podnoszenie kolan do klatki piersiowej. Na krawędzi siądź. Ręce złap z tyłu. Łokcie do tyłu. Ściągnij łopatki. Wyprostuj kręgosłup. Szyja długa. 3, 2, 1. I pracujemy. Wydech. Podciągnij. Zauważ, że nie ruszam kręgosłupem. Nie wykonuję tutaj żadnych takich ruchów do przodu. Dlaczego? Bo chcemy ustabilizować sobie kręgosłup. Chcemy napiąć łopatki i spracujemy sobie tylko nogami. Lekko spinamy nogi, lekko spinamy brzuch i pracujemy do góry kolanami. Proste ćwiczenie, ale jakże wymagające, jeśli robisz je w odpowiednim tempie i świadomie napinasz mięśnie. 3, 2, 1 i za kroki.
Ćwiczenie numer 3. Pamiętajcie, proste plecy, trzymamy na prostych rękach za oparcie krzesła. Przygotuj się, ściągnij plecy, napnij brzuch, pracujemy. Nisko za krok, wysoko. Zmiana nogi. Wydech do góry. I jedziemy. Za krok i góra. Daleko noga w tył. Możecie to ćwiczenie robić na bosaka, możecie robić w butach. Tutaj nie ma żadnego przeciwwskazania do treningu na bosaka, a wręcz w domu przyjemniej i stopa lepiej pracuje. Mamy to trzecie ćwiczenie i przechodzimy do czwartego. Podpór przodem i mountain climber, wspinaczka górska. To jest chyba najbardziej wymagające ćwiczenie, tak mi się wydaje, ale jestem ciekaw waszej opinii, więc dajcie znać w komentarzach potem, które wam sprawiło najwięcej trudności. I zaczynamy. Wydech i wdech. Nie puszczaj głowy w dół. I podciągamy. Super. Utrzymaj tą pozycję. Ramiona bez ruchu. Klatka piersiowa bez ruchu. Łokcie staramy się wkręcić lekko do środka, żeby nie były na zewnątrz zgięte, tylko lekko do wewnątrz dokręcamy staw łokciowy. Świetnie. No i mamy trzecią serię za sobą, czyli co? Już 75% treningu za nami. Została nam ostatnia seria. Znacie już świetnie ćwiczenia, więc teraz daj z siebie ile jesteś w stanie. 200%, 300% i zrób do końca tą ostatnią serię, tak żeby poczuć pełną satysfakcję z wykonanego całego treningu. Napij się łyka wody, przygotuj się mentalnie i razem ze mną dokończ ten trening. Łyczek 2. A po treningu oczywiście tej wody uzupełniamy trochę więcej. Czwarta seria. Robimy teraz naprawdę swoje maksimum. Jeśli jesteś w stanie przyspieszyć trochę tempo, to zrób to, żeby ten trening jednak podniósł trochę nam tętno, bicie serca i żeby nam spalił też dodatkowe kalorie, bo przecież o to nam też chodzi, nie tylko o wzmocnienie ciała. 15 sekund. Obracamy krzesło. Przygotuj się do ostatniej, czwartej serii. Pierwsze ćwiczenie, przysiady. Oddychamy głęboko. 3, 2, 1 i jedziemy. Wdech, wydech. Pięta, pięta. Nie zginamy kolana przy tych wykopach do tyłu, tylko staramy się w oparciu o krzesło kopnąć piętą w tył, na prostym kolanie. Nisko przysiad, proste plecy, patrz przed siebie i wykop na zmianę, aktywując pośladek. Nie wyginamy kręgosłupa, żeby to nie szło z kręgosłupa, tylko z pośladka krótki ruch, 5 cm bez ruchu pleców. I ostatni raz, wykop, wykop, stop. Wracamy do siedzenia. Dobrze, ja już trochę poczułem. Kropelka potu się pojawiła. Łopatki ściągamy, prostujemy plecy. I lecimy ostatni raz w siadzie, podciąganie kolan. 3, 2, 1 i pracujemy. Raz, 2, 3, 4. Jak dasz radę, przyspiesz troszeczkę, ale nie gub techniki. Łopatki ściągnięte. Klatka piersiowa mocno do przodu wypchnięta, ale brzuch naprężony, czyli nie pchamy pępka do przodu, tylko mostek. Jeszcze pracuj, jeszcze do końca. Mocno, daj z siebie wszystko. Dawaj, nie robimy przerw. Mocno, ciśniemy. 3, 2, 1. Super, dobrze.
Lecimy za kroki. Mocne, dalekie kroki do tyłu. Kolano nad ziemią zatrzymujemy i wstajemy. Ja tu teraz trochę przyspieszę. Jeśli masz siły, zrób to razem ze mną. Przygotuj się. 3, 2, 1. Próbujemy szybciej. Raz. Wstajesz. 2. Jak się da, rób w moim tempie. Hop. Góra. Góra. Wytrzymają nogi. Jedziemy mocno. Super. Proste plecy, kręgosłup, ściągnięte łopatki. Długa szyja. I z wydechem na górę. Nie obijamy kolanami ziemi. I ostatni raz. I stop. Ok, ćwiczenie numer 4. Ćwiczenie ostatnie, mountain climber. I tu już jest ogień. Jedziemy z całej siły, maksymalnie, ile dasz rady. Przygotuj się, możesz nawet biec, jak masz na to siłę. 3, 2, 1 i pracujemy. Hop, 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 świetnie. Przyspieszamy, przyspieszamy. Mocno jedziemy. Jak się ten trening okazał dla ciebie łatwy, to jedziesz w biegu. I do końca. Jeszcze nie przerywaj. Walcz do końca. 200% z siebie. Mocno. Pracuj, pracuj. Jeszcze. 3, 2, 1 i stop. Świetnie. Mamy to. 4 serie za nami. Trening zrobiony. 20 minut minęło. Mamy podniesioną temperaturę ciała. Mamy rozruszane nogi, mamy trochę aktywowany brzuch, więc zrobiliście coś dla siebie. Bardzo fajnie. Powtarzajcie taki trening często. Jeśli on był dla ciebie za łatwy, to możesz skorzystać z trudniejszych. A jeśli był za trudny, to na pewno przygotuję dla was łatwiejszy materiał. Ale dajcie mi znać w komentarzach, żebym wiedział, czy tego typu poziom jest odpowiedni. Po treningu zachęcam was do wykonania stretchingu, rozciągania i ćwiczeń relaksacyjnych. Jak się podobało, proszę was, żebyście udostępnili dalej. Dzięki za dzisiaj. Widzimy się w kolejnych filmach, w kolejnych materiałach. Cześć!